czytałem na sondzie twitterowej pana redaktora, że większość twitterowców chciałaby, że od tego zacząć dyskusję. Zacząłem się zastanawiać, nawet trochę czytałem z antropologii klątwy. Bo antropologowie, klątwa jest zjawiskiem występującym w wielu kulturach, zwłaszcza pierwotnych. I dochodzę do wniosku, że niezależnie od tego, czy traktować te słowa bardzo poważnie, o czym za chwilę, czy też z przymrużeniem oka, to mamy tu do czynienia z jakimś osobliwym dotykiem zła. Bo jeśli traktować to poważnie, to znaczy, że ktoś publicznie życzy nieszczęścia nie tylko potencjalnemu przeciwnikowi politycznemu, ale także jego dzieciom. A jak traktować to poważnie, to wiadomo, że klątwa, jeśli nie przylgnie do kogoś, bo on na przykład ma czyste serce, to odbija się i wraca do tego, który klątwę rzuca. Więc to jest, jeśli poważnie traktujemy obecność takiego zjawiska, swoistej czarnej magii. Natomiast jeśli traktować to niepoważnie, jako swoisty żart, no to dziwne jest, że formacja, która przedstawia się jako liberalna, oświecona, posługuje się takimi, w cudzysłowie, ciemnogórskimi chwytami i nie sposób nie przywołać tu pewnego profesora prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który niedawno w dyskusji, może dawno, bo to już pewno ponad rok temu, w dyskusji na Twitterze, w nerwowej dyskusji z swoim polemistą Piotrem Wielguckim, matką Kurką, powiedział, że on zachęci swoich kolegów profesorów na Uniwersytecie we Wrocławiu, żeby dali popalić córce swojego polemisty. Więc wciąganie członków rodzin do walki politycznej to jest jakiś substandard, to jest coś, zejście głęboko poniżej przyzwoitości międzyludzkiej. No dobrze, ale to ma również pewien wymiar polityczny, no bo z jednej strony wymiar, o którym pan mówi, ale z drugiej strony wymiar polityczny. Te słowa padają jednak w konkretnym kontekście sytuacji politycznej w Senacie i ich funkcja, mam wrażenie, jest bardzo poważna. To znaczy chodzi o to, żeby stworzyć pewnego rodzaju presję na polityków, którzy być może zastanawiają się, tak, jak głosować w Senacie w rozpoczynającej się kadencji. Wszyscy wybierają na siebie presję. Strony starają się dyscyplinować swój własny obóz i jakby demobilizować przeciwników. Tylko są granice stosowania pewnych taktyk, także taktyk retorycznych. Nie sięgamy po członków rodzin. Na przykład, gdy krytykowano Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara za jakiś kłopot jego syna, uważałem, że to było bardzo nieeleganckie i bardzo niedobre.